Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Przypomnę, że w tym sezonie studiujemy temat szczególny, przygotowanie na czas końca, a dzisiaj zajmiemy się tematem Księga Daniela, a czasy końca. Razem ze mną są tutaj obecni moi przyjaciele Marcin, Igor i Leszek. Witam was serdecznie. A moje imię to Mariusz. Zaczniemy nasze studium jak zwykle od modlitwy do naszego Boga, prosząc Go o mądrość. Dobry, łaskawy nasz Panie, który jesteś w niebie. W tym świecie możemy uczyć się o Tobie nie tylko przez doświadczenie, ale przez Twoje słowo, które dałeś i w którym możemy znaleźć pocieszenie i wiele innych rzeczy, które potrzebne są każdego dnia, abyśmy mogli kroczyć Twoimi drogami, abyśmy nabierali też otuchy. O tym wszystkim będziemy dzisiaj studiować. Boże, Ty daj, aby te wszystkie rzeczy były dla nas jasne i napawały nas radością. Tam, gdzie Ty zostawiłeś nadzieję. W Twoje ręce się polecamy. Obdarz nas swoim Duchem Świętym. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Moi drodzy, ten temat dzisiejszego studium prowokuje mnie do pewnego pytania. Co ma wspólnego starożytna księga Daniela z czasami końca, nawet z naszymi czasami? Księga Daniela powstała mniej więcej w VI wieku, tak? Przed naszą erą. Żyjemy w XXI wieku i wierzymy, że te wydarzenia finalne są wciąż przed nami. A więc jaki widzimy związek pomiędzy naszymi czasami, czasami końca, a księgą Daniela? Ja myślę, że jest bezpośredni związek, bo w zasadzie, kiedy przewijamy kartki księgi Daniela, to cały czas jest mowa o tym, co się będzie działo na koniec. Na przykład drugi rozdział, prawda, kończy się tym, że 34 werset kończy tym, że na końcu zostanie Królestwo Boże, które będzie trwało wiecznie, prawda? Tak samo kończy się 7 rozdział, tak samo kończy się dalej 8 rozdział, 9 rozdział i w zasadzie te rozdziały odnosi się właśnie mniej więcej do czasów końca. Poza tym te historie przedstawione w ogóle w księdze Daniela, one często przedstawiają, w jaki sposób będzie przebiegała historia świata w czasach końca, która była podobna właśnie do czasów, kiedy ten autor pisał, czyli Daniel, kiedy pisał tą księgę Daniela. Mhm. Czyli tak starożytna księga w swojej formie, a jednocześnie niezwykle dzisiaj aktualna. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawy układ, gdy chodzi o samą księgę i strukturę. Pewne historie przeplatają się z proroctwami. Taka moja teza, być może nieoryginalna. Proroctwa mówią o tym, kiedy nadejdzie koniec, a historie mówią o tym właśnie, jak przygotować się na czasy końca. Moi drodzy, mamy niełatwe zadanie, ponieważ mamy dzisiaj 5 rozdziałów niezwykle ciekawych, bardzo obfitych w treść i mamy też niewiele czasu na to studium. A więc próbujmy może przybliżyć sobie bardzo krótko, nie sposób zaglądać do Pisma Świętego i czytać wszystkich tekstów, o czym mówią poszczególne rozdziały. A więc rozdział 1, 2, 3, 4 i pomijamy 5, rozdział 6. Zacznijmy od rozdziału 1. Marcin, czy możesz nam przybliżyć treść tego rozdziału? W 1 rozdziale przede wszystkim mamy wprowadzenie do historii, a więc widzimy tutaj zdobycie przez króla Nebukadnezara Jerozolimy, kiedy działo się to w 3 roku króla Judy, Jehojakima. I w tej historii historia skupia się głównie na 4 młodzieńcach uprowadzonych z ziemi judzkiej. I ci młodzieńcy mają, ich historia szczególnie skupia się na wydarzeniach na dworze króla Nebukadnezara, ponieważ on wybrał ich spośród wszystkich innych, aby pełnili szczególną funkcję, byli przeszkoleni
w astrologii, we wszystkich praktykach, których Chaldejczycy, czyli właśnie tacy magowie, astrologowie praktykowali w tamtym okresie. I głównym elementem to jest też taka próba, którą przechodzili odnośnie pożywienia, ponieważ Hebrajczycy nie jedli pewnych potraw, a wiadomo, poganie folgowali sobie w wielu sprawach i król dał im pewien przydział ze swojego stołu, a oni nie chcieli tego zaakceptować. A więc młodzi ludzie zdają egzamin, jest to być może najważniejszy egzamin w ich życiu, przed królem jednego z największych, najpotężniejszych państw w starożytnym świecie. No właśnie, ta próba, która ma miejsce niejako przy stole. Pomyślałem sobie, przecież oni byli niewolnikami w Babilonie. I mają ofertę jedzenia z najbardziej obfitego stołu na świecie, ze stołu króla Nebukadnesara. Czy nie ma w tym jakiejś arogancji, że młodzi niewolnicy, będąc zaproszeni do korzystania ze stołu, odmawiają spożywania tego, co im proponuje król? Czy nie jest to jakaś pewna arogancja i upór młodych ludzi? To znaczy, zależy od tego, która, z której strony by na to popatrzeć. Jeżeli patrzeć od ich strony, to na pewno nie była to arogancja. Arogancją byłoby nieprzestrzeganie tego, co Bóg im nakazał, żeby robili i sobie pofolgowali właśnie i korzystali z tego, co daje im król. Mhm. Czyli stawiliby w tym momencie króla przed Bogiem. Natomiast jeżeli patrząc od strony samego władcy, no to była to arogancja, bo oni byli niewolnikami i on uważał, że daje im to, co najlepsze, bo to było z jego stołu. Więc dla niego to nie było do końca zrozumiałe. Mhm. I dla jego zarządzających. No właśnie, jeśli nie arogancja, w takim razie co? Możemy też popatrzeć na szerszy kontekst, na rolę Izraela, jaką Bóg im zlecił na świecie, że mieli szerzyć Ewangelię, oczywiście Ewangelię Starego Testamentu wcześniej. Więc to było przede wszystkim zadanie, to było Izraela i w to też chodziła reforma zdrowia, więc ona miała tam dotrzeć w pewnym momencie. No niestety Izrael, jak widzimy, nie wypełnił tej roli i w pewnym sensie Pan Bóg przymusił ich pojawienie się na dworze króla Babilonu. Dziękuję bardzo. Ja też myślę właśnie, żebyśmy tak, właśnie jak Marcin mówił, żebyśmy popatrzyli na tą sytuację tak z jednej strony. Musimy pamiętać przede wszystkim, że oni byli pod, można powiedzieć, pod karą śmierci, bo gdyby nie spożywali, gdyby to się nie spodobało królowi, albo gdyby donoszono królowi, w jaki sposób oni zachowują, to wiadomo, jaki byłby skutek. Z drugiej strony, musimy pamiętać, że w Izraelu wtedy były wyraźne wytyczne co do posiłków, na przykład mięsa, prawda? Jakie mięso powinni byli jeść, jak miało być preparowane to mięso, prawda? Czyli bez krwi, żeby było z czystych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc naturalnie te wszystkie rzeczy no, nie były przestrzegane na dworze króla babilońskiego. My o tym jesteśmy przekonani. Więc w tym momencie oni po prostu chcieli być wierni co do zasad, które wtedy oczywiście wyznawali, prawda? Mm-hmm. I właśnie mi się wydaje, że rzeczywiście oni mieli naprawdę trudny orzech do zgryzienia, byśmy tak powiedzieli. I myślę, że mieli trudne doświadczenia przede wszystkim z Bogiem i z sobą nawzajem, bo byli w obcym kraju, obcy język, chociaż go rozumieli, prawda? Ale jednak obce społeczeństwo i musieli jakoś tam w tym społeczeństwie się odnaleźć, tak? I oczywiście król pokładał dużą nadzieję właśnie w ich kształceniu, prawda, po to, żeby dalej wykorzystać w swoich planach. I mi się wydaje, że właśnie to wszystko, co się działo wokół nich, no, oni w jakimś sensie zaryzykowali, poszli za Bogiem na całość, prawda, ryzykowali życiem. No i jak rozumiem z tej historii, opłacało im się. Jest pewien szczególny tekst Pisma Świętego, który chciałbym właśnie w tej chwili przywołać w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 16, 10 wiersz, który nam pozwoli na to jeszcze lepiej spojrzeć. Proszę bardzo, może odczytanie. Leszku, jeśli możesz. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. Tak, ten wybór jest niezwykle ważny. Pierwszy wybór staje się podstawą do wszelkich innych wyborów, których ci ludzie dokonają w późniejszych historiach, o których zaraz wspomnimy.
To jest tak podobnie jak z zapinaniem guzików. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedykolwiek, panowie, gdzie zakładamy koszulę, zapinamy guziki począwszy od dołu i jeden guzik pominiemy. A potem bardzo staramy się, aby już wszystkie dobrze zapiąć i na końcu efekt jest niezbyt ciekawy. Gdy źle zaczniemy coś, bardzo często jest tak, że źle kończymy. I ta pierwsza próba wiary była podstawą do wszelkich innych późniejszych wyborów. Ale właśnie może przejdźmy do rozdziału drugiego. To jest tym razem proroctwo. Czy możecie przybliżyć, Igor, jeśli możesz? Tak, no to jest drugi rozdział, drugi jest kontynuacją pierwszego rozdziału. Jest drugi rok panowania Nebukadnezara. No i wtedy Pan Bóg zesłał Nebukadnezarowi sen, który go przeraził, raczej przestraszył. No i w tym momencie Nebukadnezar, będąc królem, był właśnie bardzo aroganckim względem swoich tutaj służących. No i dał rozkaz, prawda, swoim magom, wróżbitom, czarownikom i tak dalej, Chaldejczykom, aby wyjaśnili mu ten sen, który dostał. W zasadzie najpierw przestawili mu ten sen, a potem właśnie wyjaśnił. Okazało się, że wszyscy jego poddani, czyli magowie, wróżbici, nie mogli poradzić się z rozkazem króla. No i w tym momencie doszło do... król jako kara za to, że nie mogli to dokonać, to oczywiście była śmierć. Miał wytępić wszystkich magów, wróżbitów. No i w tym momencie tak samo Daniela i trzej młodzieńców. Tak? Więc jak do nich doszło ta wiadomość, to oni się zgłosili do króla, wtedy oni modlili się. To jest historia modlitwy Daniela od 16 wersetu do zasadzie 24. I w wyniku tej modlitwy to Pan Bóg objawił Danielowi treść tego snu i oczywiście interpretację tego snu. I wtedy Daniel przychodzi do króla Nebukadnezara i przedstawia mu sen. Nebukadnezar rzeczywiście przyznaje, że taki właśnie był sen, który mu się śnił w tamtej nocy. I oczywiście Daniel odpowiednio interpretuje właśnie cały ten sen, prawda? Więc krótko tylko to, co Nebukadnezar miał we śnie, mianowicie śnił mu się posąg, który miał głowę ze złota, miał piersi i ręce ze srebra, dalej niżej miał z miedzi aż do nóg, prawda? I potem nogi były z żelaza i na samym końcu palce były, czyli stopy w zasadzie były żelazo zmieszane z gliną. I na końcu samym jest tak, że z góry pada kamień bez udziału ludzkiej ręki, który niszczy cały ten posąg, uderza w zasadzie w stopy, niszczy cały ten posąg. Ten posąg jest dalej przewracany w pył. Natomiast ten kamień rośnie tak, że napełnia całą ziemię. Dalej potem Daniel właśnie wyjaśnia dokładnie to, co mu się śniło, czyli przedstawia, że ta głowa to był właśnie Babilon, czyli Nebukadnezar. Dalej przedstawił, że piersi to było Imperium Medoperskie. Dalej miedź to było królestwo, czy Imperium Greckie. A na końcu żelazo to jest Imperium Rzymskie, chociaż o tym nie ma w drugim rozdziale, ale to możemy po kolei to sobie wyjaśnić. I co jest istotne, na samym końcu Daniel przedstawia, że ten, co dokładnie to znaczy, prawda? Może przeczytam 44 werset tylko drugiego rozdziału. Zadniętych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I w wyniku oczywiście tego wyjaśnienia, tak, to Nebukadnezar chwali Boga i oczywiście dziękuję Danielowi, trzem młodzieńcom. Zresztą też pokazane, że dał im stanowiska w swoim królestwie, które potem pełnili. Mhm. Wiele osób nie zna tej historii, ale znamy takie powiedzenie, kolos na glinianych nogach. On jest popularny w takim języku powszednim. Myślę, że ona jest niezwykle ważna. To jest ta część prorocza, która mówi właśnie o czasach końca, ale gdy do tematu wrócimy, przygotowanie na czas końca, jak widzimy właśnie w kontekście tego drugiego rozdziału charakter samego Daniela? On to jest tutaj głównym bohaterem, oprócz oczywiście króla Nebukadnezara. Jak ten rozdział ukazuje charakter Daniela?
Przede wszystkim widzimy tutaj człowieka modlitwy, który pierwsza z każdym problemem przychodzi, a tym bardziej tak, no to był dekret śmierci, który był wydany na wszystkich, wszystkich uczonych ludzi w Babilonie. A więc widzimy tutaj przede wszystkim padają w grupie na modlitwie i pytają Boga, czy im objawi. Wiemy, że historia pokazuje, że Pan Bóg objawił sen. Czy widzimy także tej pokory Daniela w tym sprawozdaniu biblijnym? Tak, zdecydowanie. Daniel wyraźnie odwołuje się do Boga, prawda, który mu wyjaśnił, znaczy, który mu dał ten sen, wyjaśnił i dokładnie pokazuje to niebogaz narodowia, bo on był świadom, że to nie jego mądrość, czy jego tam, powiedzmy, zręczność było to, że on poznał ten sen i wyjawił, tylko właśnie Bóg, prawda? I właśnie tutaj widać wyraźnie, że Daniel no, przejawia to, że to właśnie tą pokorę, która naprawdę jest zrozumiana właśnie z jego rozdziału. A lekcja dla nas z tej historii, z przykładu Daniela? Czy my również znamy jakieś tajemnice, których być może inni ludzie nie znają? No zdecydowanie. Mamy wiele takich rzeczy, które wyróżniają nas wśród innych denominacji, które no, choćby właśnie nauka o 10 przykazaniach Bożych w tej wersji właśnie biblijnej, no i cała nauka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, to też jest coś takiego niezwykłego, która wiąże się z nauką o świątyni. Taki plan zbawienia, prawda, który znamy z Pisma Świętego. I możemy tą wiedzę przypisać niejako sobie i czuć się lepszymi od tych, którzy jej nie znają. Ale możemy podobnie jak Daniel powiedzieć, że to tak naprawdę wszystko pochodzi od tego, który jest w niebie. Jemu to zawdzięczamy i być podobnie pokornymi właśnie jak Daniel. Ale ja chciałem jeszcze dodać, że tak najbardziej istotną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest nasza znajomość Boga, bo jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi i mamy z Bogiem doświadczenia, to możemy się tym dzielić. I to są naprawdę rzeczy takie niezwykłe, które pomagają innym ludziom też dotrzeć do Boga. Nie? I w końcu rozdział trzeci, dochodzimy do połowy mniej więcej naszego studium. Owa słynna próba, to jest rozdział, który jest pełen emocji. Jeden z najbardziej tragicznych w tym naszym studium. O czym ten trzeci rozdział mówi? Leszku, gdybyś nam to przybliżył. No, Nebukadnezar postanowił sobie któregoś dnia, że zbuduje duży właśnie posąg, ale cały ze złota. I jego postanowienie było takie, żeby wszyscy jego poddani kłaniali się. Więc zgromadził tych swoich przywódców, książąt z różnych części i nakazał, aby oddali cześć temu posągowi. Oczywiście znalazło się trzech niepokornych Judejczyków, którzy nie chcieli tego uczynić, bo wiązało się to z ich przekonaniami, w to, w co wierzyli. No i ta ich wiara zostaje doświadczona dosyć mocno, bo zostają wrzuceni do pieca, z którego tego doświadczenia wychodzą ogromną obronną ręką, gdzie interweniuje Bóg, ratuje ich stamtąd. No i jest to też ogromne doświadczenie dla samego króla, który uznaje wyższość i Boga Judejczyków. Zobaczcie, w jakim sensie ta historia łączy się z drugim rozdziałem. Tam mieliśmy posąg, tylko jedna część tego posągu odnosiła się do króla Nebukadnesara. On próbuje zmienić ten Boży plan. Mówi, Panie Boże, tak naprawdę będzie inaczej. Ja jestem potężnym królem. Cała historia będzie historią moją, historią złotą, prawda? Więc jakaś taki przejaw buntu, mimo tej wcześniejszej lekcji no, Bożej mądrości, Bożej potęgi. Ale gdybyśmy to odnieśli do przyszłości, czy również znajdujemy w innych fragmentach Pisma Świętego podobne myśli, podobną sytuację, gdzie również wiara ludzi poddana jest próbie, a przecież mówimy o czasach końca. Może porównajmy, dobrze? Dwa szczególne teksty Pisma Świętego, Księga Daniela, trzeci rozdział, pierwsze sześć wersetów, może Marcinie, i Igor, rozdział 13 Księgi Apokalipsy i werset 11 do 15.
Dwie różne księgi pisane w różnych czasach, a jednak co się łączy? Czytam z Współczesnej Biblii Gdańskiej. Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości 60 łokci i szerokości 60 łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu. Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, aby przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor. Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabuchodonozor i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor. A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuję wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambułki, psalterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. Tak, dziękuję. I Księga Apokalipsy. Widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wszelkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. A więc ta historia z czasów Daniela powtórzy się na znacznie większą skalę w czasach końca. Jakie tutaj dostrzegamy podobieństwa pomiędzy tamtą historią, a tym, co przed nami, co ma się dopiero według Księgi Apokalipsy wydarzyć? W Księdze Daniela przede wszystkim widzimy zebranie przynajmniej przedstawicieli wszystkich ważniejszych grup. Tutaj mamy przełożonych dowódców, prawda, prawników, urzędników. Także widzimy, że sama śmietanka, można by powiedzieć, ówczesnego czasu się zebrała. Także możemy się spodziewać, że w przypadku wydarzeń z Apokalipsy będzie podobnie. A kwestia czci? Oddania czci w jednej i drugiej historii? Przede wszystkim w jednej i drugiej historii jest siłą narzucane to, w co ludzie mają wierzyć. Jeszcze może jedna rzecz istotna. Powszechny dekret śmierci. Tam na równinie Dura i w czasach końca, z tym, że skala jest znacznie większa. Tam mamy próbę dotyczącą pewnej nacji, pewnej potęgi. W Księdze Apokalipsy mamy historię, która mówi o tym, co będzie narzucone całemu światu, wszystkim mieszkańcom Ziemi. Prawda? Jakie możemy z tej historii wyciągnąć wnioski, gdy chodzi o nasze życie, o kwestię wierności Bogu? Mi się wydaje, że ta historia z trzeciego rozdziału Księgi Daniela pokazuje właśnie, że ci trzej młodzieńcy ryzykowali życiem po to, żeby właśnie być wiernym Bogu, prawda? Czyli w zasadzie byli gotowi na wszystko. Zresztą jak oni powiedzieli, prawda, co nam na to, że król postanowił nas zabić. Tak? Dla nas, o królu, jeżeli Pan Bóg będzie chciał nas ratować, to ratuje. A jak nie, to trudno. Prawda? Pan Bóg wie, jak jest najlepiej. I mi się wydaje, że właśnie zdanie się na Boga to jest postawą w ogóle do wiary w Boga. I niezależnie od tego, co nas może kosztować. Tak? I tak samo właśnie pokazane jest, że w Księdze Objawienia, że to na czas końca to zwierzę albo ta bestia, która ma
ma zwieść całe ludy, całą ziemię, prawda? Tak samo stara się właśnie pokazać, że on jest wierny, aby jemu ufali, aby w niego wierzyli, prawda? I oczywiście wszyscy mają jemu dać pokłon. I mi się wydaje, że to właśnie nas uczy, przede wszystkim właśnie ta historia Księgi Daniela, że będąc wiernym we wszystkim, tak, nawet czasami z ryzykiem śmierci, dopiero wtedy możemy naprawdę powiedzieć, że wierzymy w Boga, tak? Jest, kiedy jesteśmy gotowi na wszystko. I mi się wydaje, że taką postawę, którą oni wykazali, prawda, no, to właśnie świadczy o tym, że naprawdę musieli mieć dobry kontakt z Panem Bogiem. Też konsekwencje widzimy, skracając historię, Pan Bóg ich uratował, ale widać, że wszyscy dookoła zorientowali się, że z tymi ludźmi oni wyznają inne zasady i ci ludzie mają Boga, który jest w stanie też działać w naszych czasach. I ta historia też się powtórzy. I znów ta sama myśl, prawda? Kto jest wierny małym, ten będzie i wielkim wierny. Czyli pewne małe próby, które przechodzimy zwycięsko, z wiarą, nie idziemy na kompromisy, stają się pewną zachętą, byśmy byli także Bogu wierni wtedy, kiedy ceną jest nasze życie. I czwarty rozdział, i teraz jakby moja kolej, sen Nebukadnesara o drzewie. Ludzie szukają w tym śnie proroctwa, ale przecież jest to sen, który według czwartego rozdziału spełnił się w życiu króla Nebukadnesara. Ja może pewnym dowodem się posłużę, czwarty rozdział. Posłużę się przekładem Pisma Świętego Piotra Zaręby, rozdział czwarty Księgi Daniela i werset 30. Słowa te natychmiast spełniły się na Nebukadnesarze. A więc ten sen był zapowiedzią jego upadku, a potem też w wyniku tego doświadczenia, które on przeżywa z Bogiem, bardzo głębokiego, bardzo dramatycznego, zostaje znowu przywrócony do swojej pierwotnej funkcji. A więc poniżenie i wywyższenie. I tutaj zastanawiałem się nad tym, patrząc na pewną ewolucję w jego postawie. A doświadcza Boga w pierwszym rozdziale w tej historii, widzi wierność młodych ludzi, która owocuje ich mądrością. W drugim rozdziale jest pod wpływem tej wizji, jest przekonany, że tylko Bóg niebios mógł to objawić. W trzecim rozdziale widzi, jak ten właśnie Bóg ratuje młodych ludzi z ognia. Moi drodzy, i wciąż jest człowiekiem nienawróconym. Jak to możliwe? No, mi się wydaje właśnie, że Pan Bóg cały czas zbliżał się do Nebukadnezara przez te wszystkie doświadczenia. Pamiętajmy też, że w tamtej mentalności, w tamtym świecie ludzie wierzyli więcej bogów niż jeden Bóg. Nebukadnezar miał głównego boga swojego, Marduka. I kiedy według pierwszego rozdziału, kiedy podbił właśnie Judę, to wziął z sobą naczynia z Domu Bożego. Gdyby była arka, to by wziął arkę jako właśnie trofeum zwycięstwa nad Judejczykami. I jak jest napisane w drugim wersecie, i on to przyniósł do skarbca swojego Boga, czyli w zasadzie przy swoim Bogu. Znaczy mówiąc, to nie jest tak, że Nebukadnezar nie wierzył w Boga Jahwe. Jak najbardziej wierzył, od samego początku. Tylko jako mniejszy Bóg, czyli mniejszy Bóg od Marduka, prawda? I on rozumiał, że to, co dokonywał Bóg Jahwe, prawda, to oczywiście dokonuje jako Bóg, który jest pomniejszym Bogiem od Marduka i tak go traktował cały czas, prawda? Więc wyraźnie Nebukadnezar pokazywał, że to jest Bóg, który działa już w jego imperium, tak, w jego królestwie, dlatego że zabrał go z Judei do siebie. I teraz w czwartym rozdziale po prostu Pan Bóg zaczyna pokazać, że on ma władzę nad całym światem jednak, tak? Zresztą już według historii drugiego i trzeciego rozdziału to możemy rozumieć, i tak samo ma władzę nawet nad jego życiem. I to jest już to co pokazywało Nebukadnezarowi w zasadzie przez całą tą historię, tak, czwartego rozdziału, że Bóg jednak ma władzę ponad Mardukiem. Także jednak jest to wiele większy od Marduka i on jest ten, który naprawdę trzyma życie każdego człowieka w swoje ręce. I tak samo życie króla Nebukadnezara. Tak, ale czwarty rozdział, zobaczcie, on mówi o czymś szczególnym. Mówi o tym, że Bóg zmienił królowi serce. A jest obietnica w Piśmie Świętym, gdzie Bóg mówi bezpośrednio, że
zabierze serce kamienne z naszego wnętrza, da nam serca mięsiste. I to stało się udziałem tego króla starożytnego. A czy to jest w ogóle ważne? Jak wam się wydaje? Mamy znajomość Biblii, mamy przekonanie o tym, że Bóg naprawdę istnieje. Nawet dobrą znajomość proroctw, wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Czy ważna jest również ta przemiana naszego serca, jeśli chodzi o przygotowanie na czasy końca? No, element zbawienia czy poznania przez nas Boga jest mimo wszystko procesem, prawda? Każdy z nas w pewnym momencie może powiedzieć, że zaczął kroczyć tą drogą, zbliżając się do Pana. Myślę, że Nabuchadnezar też w tym momencie akurat dokonała się w nim szczególna przemiana, chociaż to był też pewien proces, który trwał już od dłuższego czasu. I to jest też takie nasze zadanie, że obcowanie z innymi ludźmi pokazuje im, że jesteśmy inni mimo wszystko, w tym dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. Czyli sama znajomość, sama wiedza o Bogu nie pomaga, dopóki nie ma tej przemiany wewnętrznej. Pewien człowiek przybył do Pana Jezusa na takie nocne spotkanie i on był znawcą Biblii. Sam też doskonale znał także proroctwa Daniela. Żydzi mieli zrozumienie tych właśnie proroctw również w tamtych czasach. A Jezus Chrystus mówi mu o jego największej potrzebie. Być może to była potrzeba również Nebukadnesara i to jest chyba także i naszą potrzebą, kiedy myślimy o przygotowaniu samych siebie na czasy końca. Oczytajmy tekst Ewangelii według świętego Jana, a 3 rozdział i werset 7. Leszku, jeśli mogę cię prosić. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A więc oprócz tej wiedzy biblijnej potrzebna jest także ta przemiana serca i to jest proces przygotowania również nas na czasy końca. Zwróćcie jeszcze uwagę na efekt tej historii, tego przeżycia Nebukadnesara, wiersz 34 w 4 rozdziale. Teraz ja, Nebukadnesar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością, a tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć. To już jest jego osobiste doświadczenie. To nie jest tylko wiedza, którą czerpał na podstawie doświadczeń innych osób. To jest to, co przeżył z Panem Bogiem sam osobiście. Pomyślałem sobie, w takim razie mamy szansę, aby spotkać Nebukadnesara kiedyś w Bożym Królestwie, jako człowieka zbawionego dzięki właśnie Bożej łasce. I kolejny rozdział to... A może jeszcze chwileczkę, bo to jest bardzo interesująca rzecz, bo Nebukadnezar przeżywa z Bogiem kilka doświadczeń, tak jak już wspomniałeś. Jest to ten posąg, który mu się przyśnił i tutaj Bóg wyraźnie widział, że to Bóg zainterweniował, żeby mógł ktoś mu ten sen wyłożyć. Druga rzecz to ten doświadczenie tych młodzieńców z tego pieca, którzy nie spłonęli. I on za każdym razem mówi, że to jest ten prawdziwy, żywy Bóg, nie? I że jemu należy oddawać tą cześć. A mimo wszystko dalej tutaj, tak zwróciłeś już na to uwagę, nie ma tej przemiany serca, tego nowonarodzenia. I tak podobnie może być z naszym życiem chrześcijańskim. My możemy na przykład poznać Biblię i zobaczyć, jak Bóg jest niesamowity. No, zawarł historię ziemi w proroctwach, kiedy na 2600 lat przed naszą, od naszych czasów, 2600 lat mniej więcej, w proroctwach Daniela, i ta historia się spełnia krok po kroku. No i to jest takie niesamowite. Można powiedzieć, o, Bóg jest faktycznie prawdziwy i ja idę za Bogiem. No i Nebukadnezar też to zrobił. Kazał nawet innym oddawać cześć Bogu właśnie, Daniela i jego przyjaciół. Ale jego dopiero takie osobiste doświadczenie, czyli kiedy on upadł, stał się człowiekiem, który postradał zmysły. Tak o nim jest napisane. A później odzyskuje to wszystko, to jest jego doświadczenie i też uznaje tą wyższość Boga, ale to już jest
zupełnie inne uznanie niż to, które miał wcześniej poprzez doświadczenia innych. Nie? Bardzo, bardzo osobiste w wyniku własnych doświadczenia. Rozdział szósty, a to jest zupełnie inna historia. Przenosimy się dosyć daleko w czasie. Daniel jest już człowiekiem dojrzałym, być może w tym czasie już sędziwym. Zmiana dworu to już nie jest dwór króla Nebukadnesara, to jest dwór króla perskiego Dariusza. I właśnie kolejna historia. Czy ktoś może ją przybliżyć? Szósty rozdział skupia się głównie na, tak jak już powiedziałeś, kiedy Daniel już jest dojrzały, wręcz jest już starym człowiekiem. Mamy zmianę rządów, przychodzi nowy władca i powstaje pewien konflikt między sługami, którzy zajmowali się na najwyższych szczeblach, można by powiedzieć, wręcz państwa. I ci ludzie postanowili, że wypróbują taki fortel na Daniela, aby pozbawić go władzy w królestwie. Skoro nie mogli znaleźć niczego odnośnie prawa perskie, Medów i Persów, postanowili, że uchwycą się jego wiary i ułożą taki dekret, aby usidlić go w jego codziennych praktykach religijnych. Historia toczy się dalej, on wpada w tą pułapkę i ląduje w pewnym momencie w jamie pełnej wygłodniałych lwów. I historia nam mówi, że oczywiście on zostaje uratowany z tej jamy, lwy nie zjadają go, a kiedy noc mija, to był taki, przez noc został tam zamknięty, zostaje uratowany przez Dariusza, a zamiast niego zostają wrzuceni tam właśnie ci ludzie, którzy próbowali go uwikłać w tą zasadzkę. Także historia pokazuje, że Bóg znowu działa w życiu Daniela. Czyli znowu kwestia czci, tak. Komu w jaki sposób oddajemy cześć. Ale tak pomyślałem sobie, czy to zachowanie Daniela, który miał zwyczaj modlić się w taki sposób widoczny dla innych, prawda? Czy nie jest jakimś zachowaniem prowokacyjnym? Jeśli wychodzi dekret, który nie pozwala na modlitwę, mógł modlić się, tak jak mówi Jezus, żeby pójść do izdebki, gdzieś modlić się w cichości swojego serca. I myślę, że wtedy nie byłby w konflikcie z tym właśnie nowym prawem, które, jak słusznie mówicie, było zasadzką, ale zachowuje się w taki sposób nieco prowokacyjny. Nic nie zmienia w swoich praktykach modlitewnych, modli się oficjalnie, publicznie, no i w ten sposób naraża się na poważny problem. Może nie do końca publicznie, bo modlił się we własnej komnacie, ale miał okno skierowane na Jerozolimę i lubił przy oknie się modlić. Mógł modlić się w dowolnym miejscu domu albo właśnie gdzieś w cichości swojego serca przez jeden miesiąc, bo to dosyć krótka próba. Widzimy tutaj też takie odzwierciedlenie sytuacji, która będzie miała przy końcu czasów, kiedy no, lud Boży mimo wszystko będzie postawiony pod murem wręcz. No, wiemy, dzisiaj nie jest tak łatwo się ukryć jak w czasach chociażby Daniela. Dzisiaj mamy monitoring, łatwo jest sprawdzić, gdzie chodzimy do kościoła i kiedy się modlimy. Dlatego tym bardziej czasy końca pokazują nam, że nie będziemy w stanie się ukryć. Daniel może mógł spróbować, ale no, my musimy wyciągnąć z tego lekcję, że nie warto się czasami chować, tym bardziej, kiedy nie ma wyboru. Nie musimy pokazać, albo będziemy czcili Boga, albo się od Niego odwrócimy. Tak, Daniel mógł, ale nie chciał, dlatego że nie chciał, żeby ktokolwiek oprócz samego Boga zmienił jego praktykę modlitewną, jego relację z Bogiem. Być może właśnie o to w tym chodziło. Moi drodzy, gdybyśmy mieli to podsumować, pytanie na początku, które postawiliśmy sobie, jak przygotować się na czasy końca? O to będziemy pytali siebie przez cały najbliższy sezon. Bardzo krótko. Gdyby każdy z nas mógł powiedzieć, a na czym polega właśnie to przygotowanie na czas końca w oparciu właśnie o te historie? Odnosząc się też do tego rozdziału, który właśnie przestudiowaliśmy, że może Daniel miał na uwadze, że to, że jest na świeczniku, jest przykładem i zdawał sobie sprawę, że cały ten dekret, który został wydany, został specjalnie przeciwko niemu wydany, żeby go tylko złapać tutaj na jakimś przestępstwie, może żeby można było usunąć. Ale o co chodziło? Bo chodziło o to, czy będzie wierny Bogu, czy nie.
Jeżeli on by to zrobił, na przykład zamknął te okna, żeby oni nie widzieli, gdzie się modli i do kogo, to nie chodziło o to, bo on, podejrzewam, zrobił to ze względu na nich samych, nie? Znaczy na tych, którzy przygotowali cały ten dekret. Że jeżeli by ugiął się, no to oni mogliby no, nie podchodzić poważnie i inni też do tego, w co wierzy Daniel. A tutaj Daniel chciał pokazać chyba, tak mi się wydaje, że jednak Bóg ten jest najwyższy i jemu należy się ta cześć i on tego nie zmieni bez względu na wszystko. Igor? Dla mnie to jest ważne, że te historie od początku, od pierwszego rozdziału do szóstego pokazują, jak Pan Bóg działa w życiu Nebukadnezara, trzech młodzieńców, Daniela. Zobaczmy, co jest ciekawe, trzeci rozdział zazębia się z szóstym, bo w trzecim są tylko młodzieńcy, tam nie ma Daniela, a w szóstym jest Daniel, nie ma młodzieńców, prawda? Nie ma Szadracha, Meszacha i Abednego. I właśnie te historie pokazują, że Pan Bóg dokonuje niesamowite cuda w ich życiu. Ale jak myśmy powiedzieli na samym początku, Pan Bóg zaczyna działać cuda mniejsze w życiu człowieka. I teraz, jeżeli ja naprawdę żyję z Bogiem, to Pan Bóg właśnie będzie dokonywał cuda w moim życiu, prawda? I te historie pokazują, że Pan Bóg naprawdę działa. Czy to w życiu trzech młodzieńców, Daniela, czy w życiu Nebukadnezara, Pan Bóg działa. Pytanie jest, czy w moim życiu Pan Bóg działa? Bo jak ja teraz ćwiczę się z Bogiem, czyli Pan Bóg mnie, wiadomo, ćwiczy w moim chrześcijaństwie i On czyni cuda w moim życiu, chociaż nie muszą być takie spektakularne, jak tutaj czytamy, prawda? Natomiast właśnie od takich naprawdę małych sprawach zaczyna się życie z Bogiem. I wtedy wiemy właśnie, jak Bóg działa w moim życiu osobistym. Zobaczcie, ten tekst, który myśmy czytali z 13 rozdziału objawienia Jana, 13 werset 13 rozdziału. I czyni wielkie cuda, tak iż ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Zobaczcie, na czasy końca to zwierzę, czyli możemy powiedzieć wyraźnie, diabeł będzie starał się oszukać wszystkich. A co znaczy, że będzie spuszczał ogień z nieba? Jakie doświadczenie nam się zbliża? Eliasza, prawda? Bo wtedy właśnie spadł ogień z nieba. Znaczy mówiąc, szatan będzie się starał czynić cuda, które Bóg dokonuje. I w tym momencie pytanie jest, jak ja rozpoznam, czy to zrobił Pan Bóg, czy to zrobił diabeł. I w tym momencie, zobaczcie, przypomina się mi znowu historia Abrahama, kiedy Pan Bóg do niego przyszedł i powiedział, słuchaj, weź swojego syna i przynieś na ofiarę. Skąd Abraham był pewny, że to był głos Pana Boga? Właśnie życie na co dzień z Bogiem i doświadczenie Boga, który mi daje życie z Nim, to mnie przygotowuje do tego, że właśnie w takich chwilach, które będą trudne, które będą chwile decyzyjne o moim byciu albo niebyciu, albo nawet byciu wiecznym czy niebyciu wiecznym, decyduje o tym, w jaki sposób teraz ja żyję. Zobaczcie, jak Daniel tutaj w tej historii modlił się 3 razy dziennie do Boga, niezależnie od tego, co mu zagraża. Prawda? Czy w moim życiu Bóg jest ponad wszystko? Czy ja jestem w stanie tak ryzykować czasami, żeby być z Bogiem? Czy potrafię naprawdę oddalić wszystko w moim życiu, tylko żeby zostać Panem Bogiem? I te historie właśnie mi się wydaje, że pokazują, jak ważne jest, żeby Pan Bóg działał w moim życiu na co dzień. Bo to pokaże, że wtedy mogę mu ufać, niezależnie od czegokolwiek się wydarzy w moim życiu. Kiedy będą trudne chwile, to wiem, że Pan Bóg będzie działał w moim życiu. Ja rozpoznam, kiedy Pan Bóg jest ten, czy to jest Pan Bóg, czy nie jest Pan Bóg, prawda? W te doświadczenia, które Pan Bóg mi zesie. I może jeszcze na koniec Marcin. Widzimy przede wszystkim, że tak jak Igor już powiedział, to jest Bóg, który działa w życiu ludzi. Ja bym chciał dać taki nacisk jeszcze na to, że Daniel i jego przyjaciele nigdy się nie cofnęli. Oni podążali za tym, co Pan Bóg im objawiał. I to jest też taka rada dla nas, żyjących już u schyłku czasów, że no, to nie jest czas, aby cofać się do tyłu i powtarzać też pewne schematy, które były w życiu ludzi, którzy od Boga w końcu odchodzili, których mamy przypadki w Biblii, jak na przykład Balaam, prawda, po wyjściu ludu Bożego z Egiptu. Także dzisiaj jest czas, aby modlić się do Boga i aby kochać Go z całego serca i podążać za Nim, tam gdzie On pójdzie. Tak, bardzo dziękuję. Sądzę, że też jesteśmy wdzięczni Bogu za te wszystkie myśli, za to, że jesteśmy o tą wiedzę dzisiaj mądrzejsi i bardziej gotowi na czasy końca. Chcemy jeszcze wspólnie pomodlić się. Dobry Boże,
Dziękuję Ci za to studium, za to, że Ty szczególnie nas chcesz pokierować w tych czasach końcowych, zaraz przed Twoim przyjściem. Proszę Cię, Panie Boże, abyś dodał nam mądrości w studiowaniu tych tematów, które teraz są poruszane. Bądź z nami i prowadź nas przez swojego Ducha Świętego. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A przed nami kolejne studium już za tydzień. Tytuł tego studium: Jezus i Apokalipsa Jana. Zapraszam wszystkich serdecznie.